Można powiedzieć, że praktycznie żadne choroby przewlekłe nie wykluczają szczepienia. Oczywiście są sytuacje inne, ale nie można przypisać na tą chwilę, w oparciu o wiedzę, jaką posiadamy, żeby jakakolwiek choroba przewlekła wykluczała szczepienie. Tym bardziej, że osoby z chorobami przewlekłymi są szczególnie narażone na ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2. One wręcz mają zwiększone wskazania do szczepień, zwłaszcza osoby z chorobami nowotworowymi, wywiadem chorób nowotworowych w trakcie leczenia lub po leczeniu, w trakcie obserwacji. Osoby z cukrzycą, to jest bardzo duża populacja, które powinny otrzymać szczepienia wręcz w pierwszej kolejności, zaraz po tych z chorobami nowotworowymi. Osoby ze schorzeniami innymi metabolicznymi, a więc takimi, które wiążą się chociażby z otyłością, osoby z nadciśnieniem, z chorobami układu krążenia, również układu oddechowego, te osoby wręcz mają zalecenia, wskazania do tego, żeby być szczepione w pierwszej kolejności, więc trudno mówić o jakichkolwiek generalnych przeciwwskazaniach wśród chorób, które mogłyby stanowić choroby przewlekłe.